Pas startowy muzeum, które znajduje się po części na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego, pełni wiele funkcji. Jedną z nich jest użyczanie pasa startowego na imprezy otwarte, zamknięte, prywatne, publiczne. Poza tym, że służy on na co dzień mieszkańcom Krakowa jako teren rekreacyjny do spacerów z psami, do spacerów z rodzinami, z dziećmi. To jest to też teren, który przynosi mniejsze lub większe komercyjne przychody, zyski dla Muzeum Lotnictwa Polskiego. I to jest ok. Można tylko ubolewać, dlaczego muzeum nie dostaje większych dotacji finansowych, żeby mogło skupić się na swojej działalności statutowej muzealnej. Ale my to rozumiemy, jest to zrozumiałe, ma to uzasadnienie. Teraz wybudowanie kawałek dalej tej drogi dojazdowej, która ma polegać na wykarczowaniu ponad 1000 metrów drzew i terenu zielonego. W przyszłości to można założyć, że bliższej niż dalszej, spowoduje niekontrolowaną, chaotyczną zabudowę najbliższego otoczenia pasa startowego i wtedy sam pas startowy przestanie spełniać swoje obecne funkcje. Na pewno wpłynie to też na przychody z tytułu właśnie podnajmowania pasa startowego na różnego rodzaju imprezy masowe. I nie trudno sobie wyobrazić, że w konsekwencji Muzeum Lotnictwa zostanie pozbawione jakiejś części przychodów i ograniczona zostanie jego działalność. Tak chcemy? Chyba nie. Nie tędy droga.